Witam! Dziś film o tym, a dokładniej o tak zwanych pierzastych patykach. Zapraszam do oglądania. Możemy wyróżnić trzy typy, które ja posiadam szlifu. Będzie to szlif płaski, pełny, skandynawski i wklęsły. Zaczniemy może od tego, czy lepiej z wierzchu strugać, czy wewnątrz, jak już rozłupiemy niby. Z wierzchu powierzchnia jest nierówna. Będziemy chcieli zestrugać. Tutaj opada. Będziemy chcieli zestrugać, to nam pióro zleci. I przez to stracimy dużo materiału. Więc ja lepiej zacznę z tego. Szlif skandynawski. Gdzieś tam w jakimś filmie mówiłem, że jest to szlif na zero, bez żadnych dodatków. Albo większych, głębszych, w zależności jak to głęboko struga, wybrzuszeń. Tu jest takie jedno wybrzuszenie. Jak je zestrugamy, to po prostu na jego miejscu można uzyskać cienkie strużyny. I za każdym razem jak strugamy, jedno pióro to nam się pojawia. Jak strugać dużo piór na małej przestrzeni? Jeśli jesteśmy leworęczni, to bierzemy od lewej strony nóżkiem do dołu, potem równolegle do ziemi, kciukiem do dołu zawijają się na lewo, równolegle do ziemi. Powiedzieć i po prawej stronie strugamy kciukiem do góry. W ten sposób wypychamy strużyny na zewnątrz, po prawą stronę. Ja tu chwilę może podstrugam i zobaczycie rezultaty. Że się rozgrzewam, ale już widać, że te strużyny wypchnięte na lewą stronę już są tak mocno wypchnięte, że z pewnością można powiedzieć, że mieściły bardzo dużo pił na małej przestrzeni. Była Szwecja, teraz Szwajcaria. Zaletą tego szlifu jest szybkie ostrzenie, nie trzeba jakoś tam o niego dbać. Teraz jest wyostrzony na żyletkę, więc idzie gładziutko, nie wrzyna się za głęboko. Ale
nie wiem, czy wiecie, ale dziś jest temperatura odczuwalna minus 12, a w pogodzie pokazywało, że minus 8. No, szlif fajny. Może niedawno dostałem w prezencie jakiś japoński nóż do samoobrony. Taki chowaniec. Tutaj można schować. Całkiem niezłe strużynki. By było na tyle. Jeśli chcecie więcej filmów, możecie zostawić polubienie pod tym filmem, zasubskrybować kanał i to na tyle. Cześć. Mariusz. Mariusz, daj łapkę. Widzicie? Mariusz dał taką przysłowiową łapkę w górę. Mariusik.